Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj kolejna bitwa z gościem. Przy okazji jest też stream, czyli tutaj ludzie, mam nadzieję, będą zadowoleni. Suczka Su122-44 i sponsorem, a jednocześnie gościem dzisiejszym jest kolega Cecil120. Witam cię serdecznie. No, witam wszystkich, hej. Słuchaj, więc tak, po pierwsze, widzę, że zawsze te deki stają w tym miejscu. To powiedz mi tak średnio, jak grasz w ten sposób, ile od razu tutaj na początku udaje ci się damage zrobić? To też zależy od spotera. Jak jest dobry spoter, to zawsze można coś ugryźć. A jeśli nie ma, no to czołgi sobie przyjadą i nic nie potrzeba. Rozumiem, czyli zawsze praktycznie jak grasz te dekiem, to jedziesz w to miejsce na początek? Zaczynając od tej strony, tak. Tutaj te dekiem zawsze. A to powiedz mi, jak na przykład z tamtej strony, to co robisz? Bardziej jadę tam koło skałek, gdzie był na przykład tamten ich RHM. Aha, dobra. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, że kolegę wyrzuciło bardzo źle, czyli na dziewiątki, a wynik, zaręczam, będzie fantastyczny. Dobra, teraz pogadamy sobie o suczce. Jaka twoim zdaniem jest największa zaleta tego TDK? Największą zaletą jest jej reload, bo 6-10 sekundy i bić do 488 to jest niesamowite, nie? No właśnie, ten row jest niesamowity w niej. Czyli ogólnie powiedz, kasiory nie żałujesz wydanej? No nie. Dobra, to powiedz mi, jak często grasz, bo tak, ludzie różnie tym grają, nie? Jedni na przykład stoją gdzieś za krzakami i tak można, ale inni grają bardzo agresywnie. To powiedz mi, kiedy ty grasz, powiedzmy, agresywnie? To szczególnie jak mnie rzuci na topkę, bo ten czołg ma nawet fajny całkiem pancerz, potrafi odbić, a szczególnie jarzmem. Prawda, wtedy na siódemkach lubię raszować do przodu. No bić do prawie 500, to z takim reloadem to jest niesamowite. Wpadasz na byle jaki czołg, praktycznie go kasujesz do zera. No właśnie, widzę, że tu jesteś w plutonie z kolegą. Także we dwóch, no to już morderczy jest pluton, nie? No to w tej bitwie będzie trochę głupia sytuacja pod koniec. Mógłby być jeszcze lepszy wynik, ale to się potem okaże. Aha, dobra. Dlaczego? Tu widzę na super pershinga. Ale w przednią płytę strzeliłeś, akurat to jest trudno przebić. No to nie magiczny pancerz. No niestety. Dobra, widzę, że bardzo odważny, kurczę, atak. Jak na TDK, bo właściwie to jesteś, no... W tym momencie to nawet powiedziałbym, że od niektórych na strzał, nie? No, te 9-5 na przykład. Na przykład. Kurczę, jeszcze jest E75, jakby mu tam dobrze się dobrze wylosowało, to może też by mógł ściągnąć, ale jest... No. Okej, to powiedz mi, czy większa jest może, tak, może czy większa jest frajda z grania tym, czy też może w kierunku zarobku idziesz bardziej? Oj, bardziej do frajdy. Frajda jednak? No bo pestki drogie, nie? No, po 1000 z takim reloadem to dużo się na nie traci. No właśnie, właśnie. Ale da się dobrze zarobić. Mhm, a czy masz na przykład porównanie z tym AT-15A? Brytyjski? Nie masz? Mam na przykład E25. No i jak? Powiem ci, że nawet tak gorzej zarabia, tak ogólnie, ale no czysto więcej, bo mnie za pestki i mnie za naprawy płacisz. No więc właśnie. Lepiej wychodzi. Tylko, że nie ma tego efektu, nie? Że tam możesz przydzwonić i od razu zdetrakować jednym, na przykład. No tak. Jednak wolę uderzyć za 400 niż za 120. Mhm. No i nie ma co porównywać też pancerza, jednak E25 ma gorszy. Ale ma znaczy lepszy kamuflaż, nie? Od tego SU, bo SU jest większy. Bez porównania, bez porównania. I chyba wychył działa w dół nawet, też ma dosyć niezłe 25. To jest rusek, więc mało puszczanie działa. No właśnie. Okej, to powiedz mi, no bo czaisz się na T95, widzę. Dosyć niecodzienna sytuacja w ogóle. Uda się go wydoić? Tak. O kurczę, zobaczcie co się dzieje. Kolega już jest z tyłu. I zaczyna się rzeczywiście. Chociaż z boku powiem ci szczerze, gdyby on się zdążył odwrócić, to mógłbyś mieć problemy z udziałem, z przebiciem go, nie? Jakbym strzelał tu wyżej, to raczej nie.
bym strzelał w budowę gąsek, to tak. No, dobra. Jak widzieliście, gość jest wydojony, teraz jeszcze Hinol. A, zeszło. No nie trafiłem, pierwszy strzał. Niestety. No, to będzie poprawka. O, już dostał 395. No to jest niesamowite, zobaczcie jak szybko. A słuchaj, gdybyś miał na przykład wymienić tego TDK na jakiś inny, to zdecydowałby się, powiedzmy, pomijamy tego E25. To zdecydowałbyś się na coś, na przykład jak Tigera, albo, no nie wiem, jakiegoś Super Pershinga, może z czołgami też pojedźmy. No, zmieniłbym się na Jagódkę 8.8, bo podobał mi się ten czołg, grałem na testówce i trochę grałem nim i bardzo mi się podoba ten czołg. No i tu jest ta sytuacja, bo mój kolega z Plutonu okapił. No właśnie, no widzę, kurde, co on zrobił? Bo baliśmy się, że możemy to jeszcze wtopić. I on postanowił kapić. No i niestety tak wyszło. No, ale tutaj zobacz. W sumie nawet jakbyście przegrali, to byłaby szansa, bo ty masz jeszcze sporo życia, to przynajmniej jeden strzał mógłbyś, no chyba żeby przodem ten wyjechał. 75. No, to by było ciężko, rzeczywiście. No dobra, słuchajcie, ja teraz pokażę, co tu też kolega zrobił. Okej, mamy tą pierwszą stronę. Jest MK, jest High Caliber, oczywiście wsparcie. Wsparcie dlatego, że nie zrobiłeś tutaj dużo fragów, ale dużo uszkodziłeś, nie? Bardzo dużo czołgów tutaj jest uszkodzone. Fragów by było więcej, ale tam chyba z dwa czołgi mi właśnie kolega w budowie robił. No. Ale tak, zobaczcie środkową kartkę. Kolega zdobył 1874 czystego oczywiście expa i 7000, czyli to jest fantastyczny wynik jak na SU-2244. Powiedz mi właśnie, bo ja przeważnie pytam o to, ile tak średnio, to znaczy nie, to będzie złe pytanie, nie średnio ile robisz obrażeń, czyli tylko jak często powiedzmy zdarza ci się zbliżyć z obrażeniami do takiej granicy, nie wiem, 4000, 4500 obrażeń tym czołgiem. Coś takiego jak raz na 10 bitew? Coś takiego. No, czyli całkiem nieźle, no bo to już jest, wiesz, ile on ma życia, bo już kurczę nie pamiętam. 840. No, no to 840 to masz, jak zrobisz 5000, to jest jaka wielokrotność tego, nie? No. Kurczę. No dobra. Słuchaj, bitwa fantastyczna, także gratulacje. Teraz sobie pogadamy troszeczkę o tym. Wygadałeś się na początku, że jesteś z Mazur. Mhm. No dobra, to ponieważ gramy w czołgi, to powiedz mi, jakie tam atrakcje są dla miłośnika, na przykład, nie wiem, broni pancernej albo ogólnie II wojny. Macie tam gdzieś jakiś, nie wiem, skansen, jakieś muzeum, coś takiego? Powiem ci szczerze, że ja to nic o tym takim o skansenie czy o muzeum to nie wiem, wiesz? Nie wiesz, no to... Mało się interesuje takimi wojnami i tym wszystkim. Więc... Aha, no, no to niestety, skąd, to skąd World of Tanks? Skąd się szczerze to mówiąc, to mnie brat w to wciągnął. To jest tak naprawdę aha, brata konto, wiesz? Aha, i... czyli grasz czasami na tym. No w większości ja w to gram, bo on grał kiedyś więcej niż ja. Ale tak, że on tam już do pracy i takie różne, no to ja, wiesz, bardziej na tym koncie gram, nie? To jest tak naprawdę jego konto. No, czyli mu nieźle, ale to który z was jest lepszy, ty czy brat? No ja jestem tym zielonym, on jest taki bardziej żółtawy. Czyli ty podciągasz staty? No, można tak powiedzieć. Ale czasem też się udaje, jak ma dobry dzień. Ma swoje fajne czołgi, więc... Ale wiesz, to jest w sumie, tak sobie myślę, to jest niezły sposób na ekspienie szybkie jednego konta, no bo jak, wiesz, jednemu się znudzi, to drugi może usiąść wtedy, nie? Mhm. To jest też niezły sposób, z tego co widzę, na wykonywanie, kurczę, różnego rodzaju misji. Naprawdę. No, teraz na przykład na tego toga. Dzisiaj właśnie tak miałem. Zrobiłem dwie bitwy, zdenerwowałem się, wyszedłem, on dokończył. No i to jest rewelacja. Ja już zrobiłem 5 dzisiaj, jedną wygrałem i też się zdenerwowałem, ale niestety nie ma kto za mnie, kurczę, dokończyć. Nie będę musiał sam. Dobra. Ale to tak, Mazury. Ale co robisz właśnie? Pracujesz, uczysz się, wychowujesz dzieci? Uczę. Uczysz się. I jak myślisz, jak tam mniej więcej perspektywy wyglądają
dalsze na Mazurach. Zamierzasz zostać, czy też będziesz wyjeżdżał z naszego pięknego kraju, czy jak myślisz? To jeszcze zależy, tak myślałem, raczej zostanę, bo tu pracę już będę miał. Aha. U mojego szwagra od razu już mam załatwioną, więc no to razie z takiej pracy mi się nie śpieszy. No dobra, to powiedz mi mniej więcej tak. Co tam ciekawego byłoby na Mazurach dla takiego grubego i brzydkiego gościa jak ja? Gdybym na przykład chciał pojechać na tydzień, to co byś polecił? Jasne, że jeziora, nie? Słoneczny jakiś tydzień, świetne widoki, krajobraz, jeziora, czyli raczej trochę popływać. Czyli raczej na tym się wszystko skupia. I to mi powiedz jeszcze, czy to jest drogo u was mocno, bo ja mówiąc szczerze, na Mazurach to chyba byłem raz w życiu i to było tak dawno, że po prostu nie pamiętam. Tak niezbyt. Ujdzie w tłoku. Czyli można, no bo wiesz, czasami na przykład Zakopiec uchodzi za jakieś super drogie miejsce, natomiast jak już pojedziesz, no to możesz tanio znaleźć jakiś nocleg, wiesz, jakiś taki pokoik, coś takiego. Mm. Jak tam u was jest z tym? Średnio też. Ale ogólnie... Zależy. Czyli wedle standardu, że tak powiem. No gdybym był dużym biedakiem, to znalazłbym jakieś takie tanie stancje, coś takiego? No, raczej byś znalazł. Tylko, że pewnie nie w sezonie. No, wtedy pewnie wszystko by było zajęte, bo tu dużo osób na wakacje przyjeżdża. A, no właśnie. Zwiedzać. Ale no, dobra. Szybko zaczął, no to byś znalazł. To może parę słów jeszcze powiemy o gierce. Słuchaj, sporo zmian mieliśmy w tym roku. Jak myślisz, jakbyś miał wymienić taką, powiedzmy, zmianę, która najbardziej ci podpasowała, co byś wolał? Na przykład, nie wiem, nowe pojazdy dodawanie, nowe mapy, balans. Co byś wybrał? Nowe pojazdy, bo zawsze to ciekawsza gra, nie? A, czyli nowe pojazdy. Więcej czołgów, więcej frajdy. Tak jest. No dobra, słuchaj, to pogadaliśmy sobie trochę. Serdeczne gratulacje jeszcze raz z tej bitwy. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało, bo kurczę, no była akcja praktycznie cały czas. Wiesz, ja rozumiem tego typu granie. Też w ten sposób grałem, ale właśnie jak na topie wyrzuca. Natomiast wy tutaj zaatakowaliście tak dosyć odważnie. No i jak widać, opłaca się. No wyszło tym razem. No. Okej, to by było na tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.